Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, pośledzimy sobie Davesona, ponieważ ostatnio stał się troszkę taki lekko podejrzany z tego powodu, że pojawiła się nowa dziewczyna na serwerze. Jest to Olivia i jestem strasznie ciekaw, dlaczego on tak jakoś tak dziwnie na nią patrzy. Coś tam się ewidentnie, prawda, szykuje. Ale zanim cokolwiek, to słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na sklep z koszulkami Chef Shop, ponieważ mam już koszulkę, przyszła do mnie, jak widzicie tutaj Chef Shop, jest również kubeczek z Chef Shopu i mam również, uwaga, telefon z Chef Shopu, mam tutaj, prawda, etui, tak więc myślę, że całkiem fajne, możecie takie właśnie sobie coś zakupić na Chef Shopie. Oczywiście link jest w opisie, tam są różne inne rzeczy, poza tym, że ja mam kubek, telefon i koszulkę, to wy możecie sobie również kupić bluzę, możecie sobie kupić bluzę, która jest full print, czyli macie nadruk na całą koszulkę, możecie sobie tam kupić... Szczerze mówiąc, to już nie pamiętam nawet, co tam jest. A, maseczka jest na twarz, więc teraz to jest bardzo przydatne. Tym bardziej, że ponoć jakaś tam kwarantanna, ktoś tam mówi, że ma coś tam wrócić. Więc w sumie przydałoby się mieć jakąś taką maseczkę, która będzie was chronić, prawda? To taka z Chef Shopu, to podwójny prestiż, prawda? Że można sobie w takim czymś pochodzić. W każdym razie, dzisiaj będziemy sobie śledzić Dave'a. Oczywiście w koszulce Chef Shopu, więc mi się powinno wszystko udać. Dodatkowo możecie wbić na Instagrama Szczypson przez 2N na końcu. Bardzo serdecznie zapraszam, bo tam prawda się dzieje, no wrzucam sobie jakieś story, wrzucam sobie zdjęcia. Za niedługo pojawi się też sesja, prawda, z Chef Shopu, więc myślę, że warto to wszystko śledzić i tak dalej, i tak dalej. I pojawią się również nowe wzory, co jest też bardzo ważne, znaczy wzory, nowe produkty, ponieważ pojawią się plecaki, pojawią się worki, pojawią się portfele, pojawią się bluzy z haftem, czapki z haftem, więc myślę, że to wszystko warto sobie gdzieś tam przejrzeć, zobaczyć. Nawet jeżeli nie wiecie, nawet jeżeli myślicie, że nie kupicie, to po prostu wejdźcie na stronę, zobaczcie, żebyście mniej więcej wiedzieli, co tam takiego jest. O kurczę, tu jest Dave. Musimy go unikać właśnie, bo on nie może myśleć, że my go śledzimy. Zaraz go będziemy tam właśnie śledzić. Słuchajcie, ja podejrzewam, że on coś szykuje właśnie, ponieważ on co do tej Oliwii tam chodzi czasami i tak dalej, akurat Oliwii nie ma teraz na serwerze, więc nie będziemy mogli go zobaczyć w akcji, ale możemy go pośledzić, zobaczyć co robi. Dobra, ja słuchajcie, ja się tu niby zajmuję normalnymi rzeczami i tak dalej, sobie tu stanę, prawda, ale już go obserwuję i już widzę, co on robi. Coś tam teraz rozwalał, coś postawił i tak dalej, nie wiem za bardzo, o co chodzi. Ale ciągle gdzieś podróżuje. Dobra, ja sobie tutaj, prawda, działam niby, nic tutaj, nic takiego szkodliwego. Widzę go tam, jak sobie przechodzi, dobra, on ewidentnie gdzieś coś łazi, dobra. I działa, dobra, ja nie mogę sprawiać pozorów, ponieważ nie mam jeszcze, prawda, jak to się mówi, podki na niewidzialność. Dlatego nie jestem w stanie, prawda, je wypić i po prostu za nim chodzić. Więc muszę udawać, że po prostu normalnie coś innego robię. I to wcale nie jest tak, że go śledzę i że coś tam, kurczę, tutaj konkretnego robię. Więc wezmę sobie jakieś bloki na wszelki wypadek, dobra, on tutaj jest ewidentnie. Czekajcie, ja zajdę jeszcze po zwykłe drewno, ponieważ ono się nam przyda, bo w tym drewnie wszystko tutaj robiliśmy, więc o, to się nam przyda do tego, żeby go baitować, żeby coś tutaj niby takiego ważnego robimy, ale zobaczymy, jak ona to odbierze. Dobra, gdzie on jest? Dobra, dalej tam stoi. Ja sobie schodzę tutaj na dół, prawda, tu, co on tam robi? Co on postawił? Gitarę, co on będzie śpiewał dla niej? Czy co? Sobie tutaj, prawda, budujemy sobie tutaj. Popatrzył się w naszą stronę, musimy uważać. Zagrał. I on trenuje tam na tej gitarze teraz. Co jest grane? Co jest grane? Czekajcie, wyjdę wyżej. Nie mogę tutaj wyjść na tym samym poziomie co on, bo się zorientuję, że coś kminie. A dobra, on tu też jest. Czekajcie, to idę tam szybko, potem idę zobaczyć na tą gitarę. Joki, to jest fajne, jak patrzcie, gitarę sobie postawił i zagrał na niej normalnie. Jaki mistrz. O kurde, jakieś drzwi. Dobra, niby w craftingu coś robię. Ale tak naprawdę patrzymy na niego. Dobra, co on tam stawia znowu gitarę? Co on, ile on tych gitar ma? Tu jest to, ale dobra, wejdźmy na górę. Dobra, skradajmy się tu, zobaczymy, co on tu robi, uwaga. Kurde, znowu mi nie wyszło! Głupia gitara! Co jest grane? Chłopcy gra na gitarze, ty! Ale on zostawia te gitary i on ty gitar ma przy sobie, co jest grane? Dobra, czekajcie, idziemy za nim dalej. Co on tam robi? Znowu coś... Dobra, wyćwiczył za gitarę. Pora na Chopina, co jest grane? Czekajcie. Fortepian postawi, dobra, czekajcie, idę tutaj do domku. Jakby co, to nie ja, mnie tutaj nie ma. Popatrzymy przez okno na niego. Dobra. Będzie grał? Dobra, ciekawa jestem, co zagra.
Co on tam robi? No graj! Patrzcie, jak się zastanawia. Pa, a głośnik, żeby mieć nagłośnienie, ty. Ale po co z fortepianu, skoro ona nie potrzebuje nagłośnienia, nie rozumiem. Czekajcie, wyjdźmy sobie stąd, bo może go nie słyszymy przez to, że jesteśmy na zewnątrz. Znaczy w środku, się pomyliłem, co chciałem powiedzieć, dobra. To jest prawda, jakiś nokturn chyba, ale nie jestem pewien. Dobra, w każdym razie on Chopina, jak kawał on gra, dobrej ty. Muzy. Kawał dobrej muzy, no to akurat prawda, to się zgodzę. To ja akurat przez 9 lat grałem na fortepianie i ten utwór to jest jeden z utworów, który chciałbym się kiedyś nauczyć jeszcze zagrać, no ale to zobaczymy, może mi się kiedyś uda. Dobra, idziemy za nim dalej, zobaczymy, co on dalej kmini. Idzie znowu na gitarę, o nie, tutaj nas może zobaczyć. Tu kucamy sobie, prawda, nie ma nas tu. Popatrzył na nas, ale jakby co, to nie my, my tutaj nic takiego nie robimy, chowam się tutaj, prawda? Zrobię sobie crafting, żebym mógł go postawić w każdej chwili i udawać, że niby coś w nim robię. Dobra, o, i będę chodził sobie tak, dobra, tu, patrzcie, teraz robimy tak. I udaję, że coś w craftingu robię, on myśli, że ja na pewno teraz coś w craftingu robię, więc jesteśmy spokojni. A możemy obserwować, co on tam robi, co on ma w ręku? Piwo? Co jest z nim nie tak? Co on chce ją upić? Gdzie, na czym on usiadł? Co to jest? Co on, na czym on usiadł? Czekajcie, biorę to. Nareszcie. Skoczmy na dach. Na czym on siedzi? Jak se chilluje w plenerku, ty. Dobra, czekaj, bo nie możemy tak, kurczę, tutaj, prawda? Trzeba uważać na to, co on robi. Żebyśmy widzieli dobrze, co on tutaj kmini. Ale, o, kurde, nie udało mi się tam wyjść. Gdzie on jest? Zgubiłem go. A dobra, tam jest. Dobra, no już się może za chwilę powoli spodziewać, że my go śledzimy i tak dalej, więc może na razie nie. Poczekaj, ja się położę, może on też się położy. Może on też się położy na noc. Zobaczcie, idzie. Możliwe. Dobra, czekajcie, zagadamy do niego teraz. Jak się obudzimy. Udajemy, że się obudziliśmy. Dzień dobry, Davik. Cześć, Kos. Jak tam, cześć, wyspałeś się? Tak, ale słuchaj, muszę iść dzisiaj załatwić pewną bardzo ważną sprawę. Mówisz? Dobra, no tak. to leć. Ja cię nie zatrzymuję, ja się zajmę swoimi rzeczami. Nara. Dobra, śledzimy go, bo on ma jakąś rzecz, którą chciał przed nami ukryć ewidentnie. Lecimy za nim, bo to jest ta rzecz, na którą on pewnie pracował przez cały czas. No czekajcie, gdzie on idzie znowu? Drugi fortepian będzie stawiał? Nie, bierze te fortepiany, ej, on coś szykuje. On szykuje ewidentnie koncert dla niej jakiś. Dobra, czekajcie, tu się musimy... Nie zauważył nas, patrzcie, tu jesteśmy tak skitrani. Dobra, miał prawo nas nie zauważyć, więc to jest przynajmniej tyle. Dobra, czekajcie, gdzie on poszedł? Tu gdzieś idzie. Dobra, czekajcie, skradamy się tu. Co on kmini? Gdzie on tu łazi? O kurde, wychodzi tu. Ja się zajmuję swoimi rzeczami, prawda, schodzę sobie tutaj. Tu mnie w ogóle nie widać, jak jestem skitrany, widzicie? To jest perfekcyjne. Dobra, czekajcie, wychodzę za nim, bo znowu gdzieś tam... Tu się schowajmy za skrzyneczką. O! O, to jest idealne, żeby się schować, no. I co on tam robi? Ty, co on na plecach ma jakieś kółko? Dobra, czekajcie, co on planuje? Wyszedł na dach. Dobra. Nie, no, ej, dobra, no co on robi? Jakie to jest dziwna gra w Minecraft w ogóle, ja nigdy tak nie gram w Minecraft. Zawsze coś robię, a on tak sobie kica z prawej do lewej. Bezcelowo w sumie. Gdzie on jest? Zgubiłem go. Ej, widzowie, dobra, tam jest. Tu się skitramy. Dobra, tu nas nie widzi. To jest właśnie fajne w tym, że jesteśmy tak mali, że możemy się chować za jednym blokiem. A mimo wszystko na tym go widać dobrze. Dobra, on tam coś robi, czekajcie, podbiegnę tutaj kawałek bliżej. I tu się schowam pod tym, żeby mnie nie widział. Dobra, no widzicie, jak się skradamy perfekcyjnie. Dobra, czekajcie, podejdę tutaj jeszcze. Ej, on coś ewidentnie, ej, on coś u mnie w chacie robi. Co on tam robi? Czekajcie, jakby tam spojrzeć na... Kurde, Alicję wykurzył. Alicja, która kiedyś miała na imię Jarek. Czekajcie, co tu robi? Co to jest za prezent? Ej, on jakiś prezent tam ma! On ma jakiś prezent ewidentnie. Przygotował jakiś prezent, który ma u mnie na chacie. Czekajcie, o co chodzi? Jaki to jest prezent? Widzieliście ten prezent? Ej, czy on przygotował prezent dla Oliwii? Czy to jest to, o czym myślę? Dobra, zamknęliśmy to. Na szczęście to jest w miarę ciche. Ej, dobra, on gdzieś wyszedł. Ciekawe... Może pójdzie za... Co ty tutaj robisz? No to jest mój domek. A, faktycznie. To co ty tutaj robisz? Nic. Nic.
Nic takiego. Dobrze. Nic? Chyba coś podejrzewa, że my tutaj go śledzimy, czy coś. On, ciekawe, czy on pójdzie z tym prezentem, może tam do niej. Może do niej pójdzie. Czekajcie, gdzie on idzie? Ej, dobra, idzie do niej chyba. Idzie do niej. Dobra, śledzimy go tam, tam go zagadamy, bo jej nie ma na serwerze i tak, to zobaczymy, co on robi. Idziemy go zagadać. Czekajcie. Gdzie on poszedł? Ej, zgubiłem go, ale chyba tam, chyba do niej poszedł. Dobra, czekajcie, idziemy tutaj szybko. Jest tam? Jest. Dobra, skradamy się tutaj, za drzewem stajemy. George. Patrzcie, jak się na George zasadził. Zjedz George'a, zjedz. Jak chrumknął na niego. Dobra, podchodzimy bliżej. Patrzcie, tu się skradamy pod okno. Dobra, co on tam robi? Ej, on coś przed domem kmini. Ale... On ten prezent tam stawia. Ej, to jest ewidentnie dla niej. Dobra, zagadujemy go. Dobra. Ej, Davidson, co ty robisz? Bo ja widziałem jakiś prezent. Nie. No, nie oszukuj mnie, stary, ja wiem, co widziałem. U mnie w domku dobra, jakiś prezent był. No. Dobra, mam. Chcesz mi dać takiego prezent? Chcę. A co tam jest w środku? Nie mogę ci powiedzieć. No weź, no stary, no powiedz. Co tam masz w środku? Co jej przyszykowałeś? No stary, ja ci powiem, czy to jest dobry prezent, czy nie. Jeszcze nic. Jak jeszcze nic? To ty z prezentem pod dom przychodzisz, jeszcze tam nic nie ma? Ja chciałem sprawdzić, czy fituje do kwiatów. I fituje. O, no to przynajmniej tyle. No jest dobry. No ale to czekaj, pokaż mi opakowanie chociaż, jakie masz przyszykowane. Nie. Zobacz. No stary, no... Czekaj. Bomba. No prezent, bomba ewidentnie, no stary, za taki prezent. Zmieści się naprawdę coś dużego. No, myślę, że takiego dużego i długiego by się tam zmieściło. No, tylko ale, właśnie nie wiem co. Ale no nie wiem, może miotła? Chociaż nie wiem, miotła już mam, widzisz tutaj przed tym. No, nie. Ale nie, dobra, to stary, ja ci pomogę przyszykować jakiś prezent. Mi? No, tylko musisz mi dać chwilę, żebym pomyślał, dobra? Bo w sensie to nawet nie zajmie, to może troszkę zająć, więc na pewno ci teraz nie pomogę. Musisz mi dać po prostu kilka dni i ja sobie coś tam pomyślę i ci przyjdę i powiem, może coś mi wpadnie do głowy, dobra? Dobra, no to w sumie to myśl dalej, patrz, czy fituje ci ten prezent, prawda, do wszystkich kwiatków i tak dalej. Ja lecę pracować, nara. Ej, dobra, ewidentnie dobra, robi prezent dla Oliwii, więc w sumie coś nam tutaj się Davidson chyba w kim zakochał. To jest jakiś dobry znak w sumie, ty Davik sobie znajdzie dziewczynę jakąś, może inną ropuchę będzie, może ona się zmieni w ropuchę czy co, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, zapraszam jeszcze raz na chef shopa, link oczywiście w opisie, tam możecie sobie taką koszuleczkę kupić jak ja, właśnie mi pies zaczął szczekać. Trzymajcie się, na razie, pa.